Cześć, cześć. Witam w kolejnej części z Elder Scrolls 5 Skyrim. Ostatnio zakończyliśmy tutaj lecę na pałę, od razu mało obrażeń zajmują te tasaki. Oho, wstał już. Tu jest raczej więcej przeciwników, dlatego wolałem tam zakończyć, żeby mieć to już na spokojnie. Jeszcze jeden do mnie biegnie, już go widzę. Tak, ten piękny cios. Poniosłem niechcący jego miecz, który i tak mi nie jest potrzebny. Podleczmy się troszkę. Tu chyba nic. Tej strony nie będzie. Biegniemy od razu w tą stronę. Mamy iść tędy. Dobra. Aha. Skąd ja pamiętam to? Coś przedstawiają tutaj te znaczki. Znaki na ścianach. Ale chyba nic takiego istotnego tutaj nie ma. W razie co przy każdym się na chwilę zatrzymałem. Tak, mam użyć tutaj szponu. Jak to się robiło? To chyba na tym przedmiocie był te napisane znaki. Musiałem chwilę odłączyć mikrofon, żeby sobie to pomknąć. Coś mam z tym gadżetem dzisiaj, nie tak. O, o. No masz.
O, a ty używasz krzyku. A to ja też ci pokażę trochę magii. Łoń. Znowu kucnąłeś. No kutaj podczas walki. Dobra, potrzebny mi teraz mój topór. I to zakończymy. O, jeszcze raz. Co ty masz? Tak, smoczy kamień. Tego właśnie potrzebowałem. Tu jest jakaś dodatkowa umiejętność przedmiotu, więc sobie weźmiemy. Czy to jest walić? Mam trochę tych pierdów, więc po prostu coś wywalimy. Nie wiem, czy nie mam dwóch łuków. Mam ten na 8, ten na 6. Wywalamy ten. Nadal za mało. Minimalnie czegoś mi brakuje. O, trochę mnie obił ten gościu. Może jak zjem sobie chleb, jabłko i kapustę? Dobra, tyle powinno wystarczyć. Wyleczmy się w razie co, żeby nie trzeba było się leczyć od początku. Skończyłem się bana. Tu chyba wszystko zebrałem. Dobra, skoro to jest załatwione. Nie wiem, czy coś tu jeszcze będzie. Chyba nie. Więc może nie będę się grzebał i szukał. Zajdziemy może jedynie tutaj. O, i voilà, jest skrzynia. Dobra, już się chyba wyleczyłem, nie spojrzałem na te punkty życia. I tutaj wrócimy już. Nie? Tutaj. Do punktu wyjścia, z tego co myślę. Czyli wygląda to, że ten czarny głaz wcale nie był taki rozbudowany. Aż tak. I tak mieliśmy cały czas jedną drogę. Zbyt ciężkie przedmioty mam, ale warto było to ponieść. Wrzucimy tą tarczę. Nie jest mi potrzebna. Kwiaty. Kwiaty mi nie są potrzebne. No i dobra. Wybieramy się już do Skyrimu. Skończyliśmy. Gdzieś tutaj. Nie jesteśmy w ogóle? No masz, po przeciwnej stronie. Można użyć szybkiej podróży, ale myślę, że ten kawałek sobie przejdziemy. Chociaż dotąd, gdzie już tam byliśmy. Obejrzymy, czy jest coś tutaj ciekawego. Chociaż chyba nic takiego nie będzie. Ale Skyrim potrafi się zaskakiwać. Są często jakieś interesujące rzeczy. Zapiszę sobie grę. O, nie mogę. Nie mam żadnych zapisów. Myślałem, że będę mógł. Czy będę mógł gdzieś tam zapisać? To są autosave'y, tak? Dobrze, muszę zrobić tu na chwilkę pauzę, więc do zobaczenia na chwilę.
No niestety, niechcący usunąłem, znaczy usunąłem, nie zapisał mi się po prostu za nagranie z tego, jak wchodzę do czarnego głazu. No, ten kawałek niestety będzie pominięty. Nie mam też save'a, wcześniej sprawdziłem teraz dokładniej, czy dałoby radę odzyskać i nagrać to jeszcze raz, ale niestety nie mam save'a. To jest chyba niezbyt taka kluczowa rzecz. Pokazałem wam tą końcówkę, więc myślę, na tyle niestety będzie musiało wystarczyć. No niestety, ja jeszcze popełniam błędy przy nagrywaniu. Mam nadzieję, że to jakoś przebolejecie, że taki błąd popełniłem. A tu jest coś ciekawego. Ubogą staruszką, słonko. Nie musisz się mną Nie przejmować. jesteś ubogą staruszką, bo widzę na pierwszy rzut oka. Ale chcę twoje niektóre przedmioty zabrać. Dawaj tę książkę. Ciekawego. Piwnica, tak. Oj, nie w tą stronę. Jest. W czarnym głazie chyba nic takiego was nie ominęło. Kawałek, który przeszedłem. Tam chyba jedyna faktyczna rzecz, która była taka popularna, to była walka z pająkiem. Odzyskanie tego szpona, którego użyłem wtedy. Czyli naprawdę nic takiego ciekawego tam nie było, ale no niestety to usunąłem przez przypadek. Niestety muszę z tym żyć jakoś dalej. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Są to fajne buty, które zwiększą mi guzik. Nie mam jeszcze dusz. Chwila, do tego się używało dusze? Chyba do tego się używało dusze, żeby zakląć przedmioty. Tak, i oprócz tam kilku takich rzeczy, to byłem achievement uczeń, a oprócz tam kilku takich właśnie rzeczy, czyli przejść przez tamte, strasznie tam się grzebałem, więc może nawet lepiej, że tego nie zobaczycie. Ale no przykro mi jest z tego powodu. Bo liczyłem, że będzie to nagrane wszystko tak jak chciałem, żeby to miał być taki tasiemiec no i to miało być wszystko nagrane. Niestety zawaliłem. Dobra, no już przejdźmy dalej, po prostu jakoś to przeżyjemy, że to mi jeden kawałek niestety nie jest nagrany. Gdzie masz? Czujesz moc tętnienia w twoich żyłach, musisz tylko z niej skorzystać. Pozbądź się tego chłoptasia i zamieszkaj ze mną w lesie. Moja siostra niedługo powróci. Razem stworzymy prawdziwe zgromadzenie, a wtedy rozpocznie się twoje szkolenie. Jest tu jakiś list do jakiejś osoby. Czy to nie aktywowało zadanie? Nie to. Chcę tu zobaczyć zadanie. Chyba nie. Chyba nie aktywowało mnie zadanie. Ale może spróbuję z nim porozmawiać. No właśnie. Cholera. Ona lubi pomarańcze. Zatrzymuj się. Jest magiem, więc powinien być bardziej podatna na... O. Tak potraktowaliśmy kobietę. No. Użyjmy sobie tego. Bardziej podatna powinna być właśnie na ataki fizyczne, więc po prostu magiem tam się nie bawiłem. Wyleczmy się z tego i ruszmy dalej. Gdzie jesteśmy?
Ten list chyba nic takiego nie znaczył. Po prostu ona się oburzyła, że wyszliśmy tam do jej. No serio, to był złodziej. Ja myślałem, że już aktywowało to faktycznie jakieś zadanie. Tak rozumiem. Nieźle. Nie będę pytać drugi raz. Nie baw się odchodzić. Wow. Potrafi zaatakować całkiem szybko, ale masz krótki zasięg. Na moją korzyść. Pach. I proszę. Masz swoje efekty. A teraz ja zobaczę, co masz ciekawego. Chyba nic. Ruszmy dalej. Zwiedzimy tą część mapy, której wcześniej nie widzieliśmy. I tu jest chyba wejście na ten czarny głos. Tak, tą wieżę jeszcze wtedy złupiłem w tym, tą część, tej części, którą niechcący usunąłem. Tam nic ciekawego nie było. Trzech przeciwników i kilka przedmiotów w nagrodę. Dobra, ale skoro już zwiedziliśmy to wszystko, przejdźmy sobie do białej grani. Krąg. Krąg. Wywodzących jest szeregu towarzyszy. Ja też spróbuję dołączyć do towarzyszy czy do kręgu? Chyba do towarzyszy. Więc właśnie, strażnika można też spytać chyba o plotki. Chyba nie można, bo czasami też można było się dowiedzieć kilku rzeczy od nich. Tak, jak mówiłem w tamtej części, nie przeszedłem jeszcze po tym mieście. Oj, nie chciałem tego wyciągać. Jakoś nie miałem na to czasu. Oprócz tego, co jeszcze ominęło was, to, że zainstalowałem sobie mody na poprawienie grafiki, ale kiedy chciałem wczytać zapis, pokazało mi, że nie dostanę żadnego achievementa podczas gry. Więc po prostu wyłączyłem te mody. No, to było tylko na poprawienie grafiki. Chciałem wam to pokazać, jak to wygląda, ale nie ma sensu rezygnować z achievementów dlatego. Myślę, że później włączę wam te mody i pokażę, jak one wyglądają. To jest tylko polepszenie troszkę grafiki, więc myślę, że obejdziemy się bez tego. Gra i tak wygląda dosyć interesująco, nie jest to jakiś tani produkt. Ale trochę nie słuchałem teraz, o czym mówię. Nawet jeśli znajdziesz staroblask, nie zdołasz go nakłuć. Jeżeli chcesz pomóc, musisz zająć się wiedźmokrukami. Podobno stworzyły jakąś broń do składania. Nazywa się Zgubą Pokrzyw. Sama ruszyłabym na poszukiwania, gdyby te wiedźmy nie przerażały mnie tak bardzo. Twój duch jest silny. Znajduje się w... No dobra, kiedyś się zajmę tym zadaniem, nie martw się. Potrzebujesz czegoś? Udało ci się już odebrać... Co? Serio? Już to mam? Udało ci się już odebrać zgubę pokrzyw tym wrednym wiedźmokrukom? Nie mam. Co ty się tak przyczepiłaś? Chcę usunąć ten znacznik. Jak usunąć znacznik? O, tak. Dobra. Mam iść na górę. Którym to się szło? Tędy. O, trochę przez pobocza.
Teraz chyba mam do pomówienia z magiem. Gdzie ty jesteś? Widzisz, terminologia wyraźnie pochodzi z pierwszej ery lub nawet z wcześniejszego okresu. To zapewne kopia dużo starszego tekstu. Może nawet pochodzi z czasów tuż po Smoczej wojnie. Jeśli tak, mogę z tego skorzystać, by porównać imiona z poprzednimi tekstami. A może pokażę mu po prostu tą książkę, jeśli ktoś będzie chciał sobie przeczytać, to będzie mógł sobie zatrzymać. Cieszę się, że robisz postęp. Moim pracodawcom zależy na konkretnych odpowiedziach. O, nie bój się. Sam Jarl zainteresował się wreszcie tematem, więc będę w stanie poświęcić większość swego czasu tym badaniom. Czas ucieka, Farengarze. Nie zapominaj o tym. To nie jest pytanie teoretyczne. Smoki powróciły. Tak, tak. Nie martw się. Choć szansa zobaczenia smoka na żywo byłaby niezmiernie cenna. Pozwól teraz, że pokażę ci jeszcze coś, co znalazłem. Bardzo intrygujące. Myślę, że twoi pracodawcy także mogą być zaciekawieni. A, tak, to znowu ty. Wracasz z Czarnych Głazów. Wciąż żyjesz, jak widzę. No bo to nie chciałeś, żebym zabije to? Chyba należy Czarny Głaz. Więcej uznania niż reszcie osiłków, których zazwyczaj przysyła mi Jar. Musisz porozmawiać z Jarlem albo jego sekretarzem, Avenici. Któryś... Moja współpracowniczka będzie zadowolona z wyników twojej pracy. Odkryła lokalizację. A więc twoje informacje okazały się prawdziwe. Tobie należy podziękować za pomoc. Udało ci się przynieść to z czarnym głazu? Niezła robota. Szary problem, tam go kopają. A, i ten oczywiście Draugr silniejszy. To interesujące. Gdzie go widziano? Co robił? Na twoim miejscu traktowałabym to nieco bardziej poważnie. Jeśli smok zaatakuje białą granę, nie wiem, czy zdołamy go powstrzymać. Gdzie mieli chyba walkę ze smokiem? Ruszajmy. To całkiem interesujące. Czy uda mi się porozmawiać z Jarem jeszcze? No. Muszę poczekać na aktywowanie się zadania. Co w życiu widziałem. Co on zrobił? Atakuje wieżę strażniczą? Nie, mój panie. Krążył na horyzoncie, kiedy wychodziłem. W życiu tak szybko nie uciekałem. Byłem pewny, że się na mnie rzuci. Dobra robota, syn. Resztę zostaw. Idź do koszar, zjedz coś i odpocznij. Zasłużyłeś na to. Irilet, lepiej weź strażników i idźcie tam. Rozkazałam żołnierzom zebrać się przy bramie głównej. Dobrze. Nie zawiedź mnie. Nie ma czasu na ceremonię. Znów potrzebuję twojej pomocy. Idź z Irilet i pomóż jej w walce ze smokiem. No pewnie. Szanuję się jego ducha. Jest większe doświadczenie ze smokami niż reszta z nas. Ale nie zapomniałem, że udało ci się odzyskać smoczy kamień dla Farengara. W dowód uznania poinstruowałem Avenici, że możesz nabyć nieruchomość w mieście. Przyjmij ten podarek z mojej osobistej zbrojowni. Zostawiam ci miecz. Bardzo... Tak? Nie. Okuta żelazna tarcza. Serio? Tylko to mi dałeś? Chociaż zwiększa to blokowane obrażenia, więc jest to na swój sposób troszkę lepsze niż moja. Nie mogę ryzykować utraty was obojga. Potrzebuję ciebie tutaj do przygotowania obrony miasta przed smokami. Zobaczymy się przy wedle rozkazu. Ha, gadasz z tym magiem po prostu. Idziesz ty, nie? Jestem uosobieniem z trudności.
No dobra, ruszaj, panno. Zazdroszczę ci szansy ujrzenia smoka z tak bliska. No to jest gra, gdzie NPC po prostu wolniej niż ja biegnie. Ale dobra, lecimy. No cóż. Dobra, no pośpiesz się, to jest naprawdę. O. Czyli gdzieś chyba źle pobiegłem. Strażnicy w smoczej przystani mówią, że Jarl zawdzięcza ci pomoc. No pewnie. Dziękuj mi na klękach. Żeby za dużo ich nie zabrała. Co sądzisz o najemnikach? To profesja w twoim stylu. Okryjemy się chwałą zabójców smoka. Oczywiście, jeśli zechcecie. Dobrze. No to jak? Idziemy za pomocą. Już mi się kończy. Pewnie, że tak. Ruszam. Ja myślę, że powinno nas iść z 20 na smoka, a nie piątka. Was, plus ja. Zakazali wiary w niego. Gdzie jest smok? Przy jakiej wieży mówili? Ile was biegnie? Czwórka, piątka, szóstka nas jest. Czyli dobrze trafimy. Powiedzmy teraz, przy której wieży? Tam? Za 15 mam udźwig, a właśnie, a nie, zniszczyłem te buty. Troszkę szkieletów tu jest, nie wiem czemu. Schowaj, broń. Już chyba trochę smok tu podziałał. 9-10. Ale wygląda. Wiem, że sytuacja nie wygląda najlepiej, ale musimy dowiedzieć się, co się wydarzyło. I sprawdzić, czy ten smok wciąż gdzieś tu się czai. Rozproszyć się i poszukać ocalonych. Musimy wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Chyba
chyba najrozsądniej będzie spojrzeć najpierw do wieży. Ktoś przeżył. Co się wierzy? Nie trzeba było tu przyłazić. Jest i smok. Z tego co wiem, był też mod na smoki, że zachowują się bardziej logicznie. Próbuję się na niego rzucić z toporem. Nie straszny mi jest. Dobra. Leczenie, leczenie, leczenie. Chyba nie mam szans w tym walce bezpośredni z nim. Myślę, że użyjemy zaraz ognia. Ogień. A nie mam tyle punktów magii. Gdzie on jest? Tam. Chyba jestem za daleko od niego. Chyba na walkę z nim właśnie będzie potrzebny łuk. Ciężko jest magii ich dorwać. A co dopiero toporem? Dobra. Chyba próbował mnie tutaj palnąć czymś. Poleciał dość daleko. Shit. Nie mam szans do niego podejść. Cholera. Troszkę mi to omił. To no niestety. Będę musiał zacząć walkę łukiem. Nie chciałem tego robić, ponieważ w tej grze zawsze kończymy z łukiem, ale nie mam wyboru. Nie można z nim wygrać. Znaczy no można z nim wygrać, ale... No, ale już sami pokonali. Ale jak nie będę walczyć sam, to będzie to chyba trochę trudne. Dali mi łuk. Tak, to pozbieram, wiem jakie to jest ciężkie. Zbroja strażnika. Coś tam muszę teraz wrzucić. Myślę, że może tę tarczę opuść. Chciałem opuść. Tu jest jakaś stalowa zbroja. To jest lepsza od mojej. No masz, jeszcze mi brakuje. Wielki miecz. I już. Teraz spójrzmy, co się będzie działo. Smocza dusza.
Siła, nieugięta siła. Czy ja już mogę używać krzyków? Serio? Mogę? Myślałem, że najpierw muszę się tego nauczyć. No dobra. Skoro mam się udać teraz do Jarla. Użyję sobie szybkiej podróży. Myślę, że na tym skończymy już tą część. Muszę ją niestety dodatkowo montować. Ponieważ tam była właśnie ta jedna przerwa. No niestety tamta część mi się też usunęła. Więc nie mogę przyciąć tego jeszcze bardziej. No dobra, wiem co chcecie. Tak. Wyzwanie to było. Myślę, że... Dzięki. Na tym skończymy tą część. No, ubolewam nad tym, że tamto, ten czarny głaz tak usunąłem ten filmik, ponieważ był długi. Myślę, że z 50 minut. A przez jedną nieuwagę, no na PlayStation jest tak, że jak już wyłączysz to menu z udostępniania, to nie zapisuje ci się już nagrania. Chyba, że jest jakaś możliwość, ale ja o niej nie wiem. No akurat... akurat teraz jeszcze mi gardło na sam koniec padło. A więc przynajmniej się z wami ładnie pożegnam. Ja jestem Hekli, a to był The Elder Scrolls V Skyrim. Do zobaczenia w następnej części.